najważniejszy zawodnik. Bardzo proszę nie przechodzić już przez ulicę. Biegnie. No i tak jak walka rozstrzygnęła się na ostatnich metrach. Pani z aparatem jednak przeszła. Mamy druga kamera. Mamy zwycięzcę. Przez ulicę.
zawodników. Żyje biegami wczoraj, biegi dla dzieci, osobny bieg dla każdego rocznika, a dzisiaj, teraz właśnie kończą zawodnicy bieg Kokodrilo na 6,5, w dystansie 6,5 km, a główny bieg półmaraton kościański jeszcze trwa, no i jeszcze trochę potrwa.
6,5 kilometra nie jest to dystans, który należy lekceważyć. I przebiegnięcie w dniu dzisiejszym tego, tych 6,5 kilometra to też jest spory wyczyn dla wielu zawodników. Jest pilot półmaratonu. Oznacza to, że za około 5 minut będą przebiegać tutaj ulicą Nadodrzańską czołowi zawodnicy. Zdaje mi się, że prowadzi Kamil Karpowiak. Polak nie zwyciężał tu od roku 2011, kiedy to wygrał Arkadiusz Gardzielewski. I dopiero teraz pojawiają się zawodnicy z Kenii, chyba że nie widzę dokładnie tego wybiegnięcia na ulicę Marii Konopnickiej, być może kogoś nie dostrzegłem. Medal założymy, żeby nie zapomnieć. Gratulacje. Mamy pierwsze informacje odnośnie lotnej premii. Lotna premia, jak wiadomo, znajduje się na dystansie niecałe około 3,5 km od startu, obok domu patrona Kosieckiego półmaratonu. Dawaj, dawaj, kończyło! Wojciecha Florkowskiego. Dyrektor Florkowskiego. Natomiast dyrektor biegu, pan Roman Panikadze, chce przekazać wyniki lotnej premii. Czołówkę, która trzech po trzech pierwszych zawodników, którzy przybiegli lotną premię. Szanowni Państwo, ja przedtem lotna premia. Również w tym roku tą premię przygotowaliśmy. O, i witamy pana senatora Wojciecha Ziemniaka. No ale wracamy do zawodników, którzy walczyli o lotną premię przed domem Henryka Florkowskiego na ulicy Maja. I siódmęszy zwycięzcą został kieliński biegacz. Również kielika Nuduba, tak. Proszę Państwa, korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, chciałbym wszystkim sponsorom i organizatorom podziękować, a także dyrektorom szkoły specjalnej i liceum za to, że umożliwiają nam co roku tutaj tak wspaniałe warunki do zorganizowania tego biegu. Dziękuję również komitetowi organizacyjnym i wszystkim ludziom, którzy zaangażują się do tego. Chciałem przedstawić tutaj pana Andrzeja Płomacza, który jest z nami co roku podczas trwania biegu. Andrzej Płomacz to jest znana postać wśród biegaczy górskich. Koordynator wyjazdów biegaczy górskich, reprezentantów na Mistrzostwach Świata Europy. Obecnie jest trenerem, koordynatorem sportu nieolimpijskiej podziemnej. Jest z nami co roku i tutaj ten bieg wpisuje się bardzo dobrze w jego historię. Znamy się z panem Andrzejem od wielu lat, to również na przestrzeni 25 lat. Mieliśmy jako klub senatorski reprezentantów Polski, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Świata Biega Górskich. Także człowiek, który zna od potrzebki zagadnienia. Dzisiaj został wybrany koordynatorem sportu nieolimpijskiego lekkiej atletyki. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za miłą prezentację. Wydaje mi się, że słyszę głos pojazdu, który prowadzi półmaraton. Tak jest, słów mnie nie zawiódł. No i o ile poznaję sylwetkę, a okazuje się, że byłem zawodnikiem.
zawodnik z Kenii jest tak niski, że nie widziałem go ponad głowami widzów. Ale w tej chwili biegnie dwóch zawodników, to zawodnika kenijskiego, za nim tuż Kamil Karpowiak. Zawodnik z brzegu, z zawodu żołnierz. No bardzo udany sezon, jakkolwiek początki były trudne, problemy zdrowotne. Brawo Łukasz! No i zamiana, zobaczcie. Ja wyjdę stąd. Brawo. Tu dla tej koleżanki. Brawo! Kolejni zawodnicy z Kenii, ale nas najbardziej cieszy fakt, że w pierwszej dwójce 50% to reprezentant Polski. Kolejny zawodnik, który przebiega koło punktu z napojami, Paweł Olini. Wydaje się, że dzisiaj nie jest potrzebne, ale to jest mylące. Byłem kiedyś świadkiem na półmaratonie w Emerykowie. Jechałem za dwoma prowadzącymi zawodnikami, obaj byli z Ukrainy. Było tam 7 punktów z wodą. Jeden z tych prowadzących zawodników pił na każdym punkcie, drugi nie pił w ogóle. Skończyło się to tak, że na 2 km przed metą ten pijący przypuścił atak, a nie pijący został z tyłu i nie mógł na to poradzić. Zasada jest taka, że trzeba pić podczas biegu, nawet wtedy, kiedy się pić jeszcze nie chce, bo kiedy dopadnie nas pragnienie, z reguły może być już za późno, bo oznacza to, że się tak odbodliliśmy, że nie zdążymy tego robić podczas biegu. Poza tym to podnienie jest bardzo niebezpieczne dla biegaczy. Zagęszcza się krew, no i to, co się czasami słyszy o jakichś zapaściach, problemach, to bierze się właśnie między innymi z tego powodu. A tu mamy kolejnych zawodników, 104 osoby już na mecie biegu Kotorino. Jeszcze to trochę potrwa, gdyż jest pełna połowa uczestników biegu, dopiero jest na mecie. W tej chwili 120 osoba biega na metę, a na starcie stanęło to osób wyższy, czyli środowisko. Widać czołówka, tempo jest narzucone, bardzo szybkie czołówka. Czołówka zostawiła rywali dosyć daleko za sobą. Czekamy na pierwsze kobiety. No i mamy nadzieję, że może po 8 latach znów Polak stanie na najwyższym stopniu podium. Zresztą przez te 8 lat... Piękne, brawo! W ogóle nie stawali na podium tego biegu. 4 pierwsze półmaratony wygrała Dorota Ustianowska i rekord z pierwszego półmaratonu został poprawiony dopiero w roku 2014. Ale tak to już w Polsce jest, że najczęściej zawodnicy zagraniczni odgrywają różne role też w biegu. No i jest Krzysztof Szymanowski. Żółta koszulka, wysoka sylwetka. Krzysztof Szymanowski. Jesteś dobry, Mieszkanie z Kościana. Dobry, dobry, dobry.
70, jest 78 osób, 854 mężczyzn, jeszcze 24 kobiety. Zazwyczaj największa grupa to są ci, którzy przebiegają maraton w czasie między godziną 10 a 10. To są pacemakerzy, czyli osoby, które biegną na określone tempo, wyróżniają się. Jest zawodniczka z Ukrainy, trzecia. Ci pacemakerzy, którzy mają różne rzeczy, mają poczepione do baloniku. Na baloniku znajduje się czas, na którym biegną, a w dzisiejszym biegu są zawodnicy, którzy prowadzą na czas godzina 30, godzina 40, godzina 50, 2 godziny, 2 godziny 10. Wszyscy, którzy chcieliby pobiec, osiągnąć taki czas, mogą skorzystać z tej pomocy, bo ci, którzy nadają do tempo, są to osoby bardzo doświadczone. Nie tylko na swój punkt życiowy, tylko biegną tak, aby są w stanie pobiec bez większego wysiłku, uzyskać taki, a nie inny wynik. Super! Dawaj, Milena! Jesteście dobrzy, bardzo dobrzy, najlepsi! Dajcie radę! Thank you.
maratonu. Tych, którzy przebiegają, zobaczymy jeszcze tutaj na zakręcie między ulicą Nadobrzańską a ulicą Podolskiej. Znów wyszło słońce. Fajne, brawo, brawo!